Alleluia, 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 alleluia. Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza. A żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Miało być łatwe, miało być proste. Na zakrętach ścigam się z samą sobą, dogoni mnie. Miało być ważne, stałe na zawsze. Ania Karwan śpiewa o pewnym rozczarowaniu w ludzkiej relacji, na którą tak liczyła. Tekst dalej daje nutę nadziei, że się poskłada z ułamków wspomnień, ale w całości jest naznaczony bólem rozczarowania. O ile owo rozczarowanie jest większe, jeśli jego powodem są ci dla nas z pierwszej linii serca. Zapraszam w dniu dzisiejszym do refleksji o głoszeniu Ewangelii w domu. Drogie siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia jest tekstem, który dla wielu okaże się bliższy, niż by się tego spodziewali. Widzimy Jezusa, który odwiedza Nazaret, czyli miasteczko, w którym się wychowywał. To tu po nocnej ucieczce osiedliła się Maryja z Józefem i małym Jezusem. Jezus wzrastał, wychowywał się,
Pewnie tak jak inne dzieciaki, biegał i korzystał z dzieciństwa. Wiemy, że już jako dziecko zachodził do świątyń i tam wdawał się w rozmowy, w których miał wiele do powiedzenia. Potem przyszedł czas chrztu i cała misja nauczania. Wraca więc do swoich, sądząc, że rozpoznają go i zaczną z nim rozmawiać. Proszę zobaczyć, Jezus, będąc świadomym swojej misji, wraca do swoich, aby najpierw im przekazać wiadomość o zbawieniu, aby oni jako pierwsi uwierzyli Jemu i w Niego i skorzystali z tej wyjątkowej łaski osiągnięcia chwały nieba. Jak to często mówimy kolokwialnie, bliższa ciału koszula. I dlatego Jezus najpierw chce dać wyjątkową szansę na życie wieczne swoim. I co się dzieje? Zostaje rozpoznany i zaczyna się seria powątpiewań na jego temat. Zasadniczo, poza nielicznymi wyjątkami, nie zostaje przyjęty. Zostaje potraktowany jak swój, ale mentalnie ludzie go odrzucają. Nie wierzą mu. Chcą nadal czekać na Mesjasza, który ma przyjść, a tymczasem mają go przed sobą. Widząc brak aprobaty ze strony ludzi, Jezus przypomina starotestamentalne wydarzenie, kiedy to dochodzi do uzdrowienia Syryjczyka Naamana. To przelało szale goryczy. Oni dobrze znali sytuację Naamana i jego uzdrowienie. Przestraszyli się, że rzeczywiście teraz mają do czynienia z Mesjaszem. Zbierają się w gromadę i prowadzą Jezusa za miasto. Tłum ma swoją siłę. W tłumie łatwo się bluźni. W tłumie łatwo jest wykrzyczeć swoje emocje, bo w tłumie zatraca się odpowiedzialność indywidualna. I tłum drze się, krzyczy, a Jezus jest sam. Stoją nad urwiskiem i brakuje niewiele, aby ktoś zepchnął Jezusa. Ale boją się, bo wiedzą, że zepchnięcie to już odpowiedzialność indywidualna. Jezus patrzy wzrokiem pełnym politowania i przechodzi pośród nich zasmucony, bo tu, w domu, u siebie, nie dokonał cudu. Czym jest przestrzeń domu? W jaki sposób głosić Ewangelię w domu? I czego się spodziewać w zamian za głoszenie? To kilka pytań na dziś. Drogie siostry i bracia, czym jest przestrzeń domu? Dom jest przestrzenią naszego bardzo osobistego życia. To, co określamy domem, nie jest przecież ściśle związane z architekturą. Bez względu na to, czy jest to budynek wolno stojący, czy mieszkanie w bloku o mniejszym czy większym metrażu, to dom jest przede wszystkim przestrzenią duchową, którą identyfikujemy z miejscem naszego życia. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasza codzienna życiowa przestrzeń była uporządkowana, abyśmy sami ze sobą czuli się w domu dobrze. Niestety, aby zbudować dom, nie wystarczy posiadać dobry kapitał i ciekawy projekt architektoniczny. Bo nawet przy najlepszym zapleczu technicznym może okazać się, że domu nie zbudujemy. Chociaż fizycznie i technicznie wszystko będzie dograne. Dom to jest miłość, jaką wnosimy w przestrzeń naszego życia i ciepło, jakim obdarzamy drugiego człowieka. Przestrzeń domu jest na tyle duża, na ile mamy duże i otwarte serce, po to, by kochać bliźnich. Można mieszkać w pałacu, który będzie dopieszczony w każdym szczególe, ale żaden z tego pożytek nie jest.
jeśli tam będzie wiało duchowym chłodem. Podstawowym środkiem do budowy domu jest Ewangelia i zaproszenie w przestrzeń naszego życia Jezusa. Jakiś czas temu poznałem rodzinę, która zamierzała budować nowy dom. Mieszkali w bloku i postanowili w pewnym momencie zainwestować zarobione pieniądze, aby wybudować dom. Przygotowania projektu bardzo absorbowały czas małżonków. Zastanawiali się, jaki metraż, jaki rozkład pokoi będzie w domu, czy planują jeszcze kolejne dzieci. Cała seria pytań, która miała pomóc, aby wybrać to najlepsze rozwiązanie. Dzieci mieli dwoje w wieku 6 i 10 lat, syna i córkę. W sumie mieszkanie, które posiadali, nie było małe, także budowa nie była jakimś przymusem lokalowym. Pewnego dnia, kiedy usiedli razem z dzieciakami, aby pooglądać projekty i w końcu razem zadecydować, to chłopiec powiedział: ja nie chcę nowego domu, bo będę miał daleko do Jezusa, bo działka była rzeczywiście poza miastem. Rodzice zaczęli później na nowo rozpatrywać sensowność budowy domu. Oboje byli bardzo zaangażowani w życie Kościoła, stąd wypowiedź syna dość mocno ich poruszyła. Uświadomili sobie, że rzeczywiście nie będą mogli codziennie chodzić do Kościoła i czerpać ze źródła, jakim jest Bóg. Mieszkają tam, gdzie mieszkali. A to, co zaskakuje, to fakt, że kiedy przekracza się próg ich mieszkania, to tam zawsze jest jak w domu. Jest uśmiech i łza. Jest to niematerialne ciepło, że chce się razem być. To jest dom. W jaki sposób głosić Ewangelię w domu? Drogie siostry i bracia, odpowiedź w tej materii kryje ze sobą kilka dodatkowych znaków zapytania. Proszę zobaczyć, Jezusowi nie było łatwo być świadkiem pośród swoich. I niestety ta sytuacja od wieków się nie zmieniła. Nie jest łatwo być świadkiem miłości Jezusa wśród swoich, co nie znaczy, że to zwalnia nas z głoszenia Jego obecności. W jaki sposób to robić? Najlepiej jest być po prostu naturalnym. Ewangelia, wiara nie mogą stanowić jakiegoś teatrzyku, którym będziemy próbowali zakłamać rzeczywistość. Czasem spotykam się z taką pobożnością, która jest tak ślepa w pobożności i w miłości, że wszystko rozgrzeszy. Mama za syna się wyspowiada, córkę wytłumaczy ze wszystkich grzechów, a na koniec powie, że to dobre dzieci, ale wie ksiądz. No właśnie, ksiądz nie wie. Ewangelia jest dość radykalna, kiedy mówi o zasadach moralnych i oddaniu życia Jezusowi. To my próbujemy szukać różnych furtek bezpieczeństwa, aby w ten sposób wytłumaczyć swój grzech. Głosić trzeba sobą w każdym momencie i przy okazji każdego kontaktu z człowiekiem. Nasze głoszenie Ewangelii nie może się koncentrować tylko na godzinnej mszy świętej. Co z tego, że ktoś będzie przychodził co tydzień? Jeśli w ciągu tygodnia będzie oszukiwał, okradał, zdradzał. Jak wrócić z mszy świętej i mówić o Jezusie, jeśli w ciągu tygodnia żyje się tak, jakby Boga nie było? Miłosierdzie Boże zadziała, ale tylko wtedy, gdy człowiek pokornie zdecyduje się na pracę nad sobą. W głoszeniu najważniejsza jest wytrwałość i konsekwencja. Kiedyś starsza pani opowiadała o tym, jak Bóg pomógł jej nawrócić dzieci. Córka żyła z mężczyzną, który zostawił żonę i dzieci, a syn był wprawnym alkoholikiem. Dzieciaki pogubiły się zupełnie.
Matka, która owdowiała, sama je wychowywała. I może, jak wspominała, brak czasu spowodował, że przegapiła te momenty, w których powinna zaingerować. Dzieci poplątały swoje życie już w młodym wieku. Opowiadała, wie ksiądz, jak przychodził ksiądz na kolędę, to zawsze miałam historię na poczekaniu. Że u dzieci dobrze, że córka wspaniale żyje za granicą, a syn jest menadżerem w dobrej firmie. Żyłam w takiej iluzji. Ja bardzo chciałam w to wierzyć. Mimo tej iluzji codziennie modliłam się za nich. 30 lat zamawiałam mszę świętą co miesiąc i za córkę, i za syna. Kiedy mnie odwiedzali, to zawsze im o tym mówiłam i dodatkowo dzień w dzień modlitwa i post ścisły w każdy piątek. I wie ksiądz, po tych latach dzisiaj syn jest trzeźwy i rzeczywiście jest menadżerem, a córka wyszła za mąż i razem z mężem adoptowali dziecko. Moje dzieci chodzą dzisiaj do kościoła, a syn zawsze, kiedy się widzimy, całuje mnie w ręce i dziękuje za modlitwę i powtarza: mamo, to twoje ręce, które przesuwały paciorki różańca, mnie uratowały. Głosić, to się nie poddać, nawet wtedy, kiedy po ludzku jest beznadziejnie. Poprawiać się, to znaczy dorastać do coraz większej miłości Jezusa. Czego się spodziewać w zamian za głoszenie? Można spodziewać się, tak jak w przytoczonej historii, słów pełnych miłości, która jest wdzięczna, ale może być też tak, jak z Jezusem. Można zostać wygnanym i mogą dać nam do zrozumienia, że Ewangelii w naszym wydaniu sobie nie życzą. Tak, może taka sytuacja nastąpić. I wtedy pojawi się smutek na twarzy, bo człowiek poczuje, że jego miłość została odrzucona. Wtedy lekarstwem pozostaje przylgnięcie do Jezusa. Ludzie mogą odrzucić człowieka, który przynosi im miłość. My potrafimy cynicznie przekreślić dobro w naszych relacjach. Zaspokajamy się pełnym brzuchem i nowinkami technicznymi. A tak naprawdę lekarstwem dla nas na to dzisiejsze nasze ludzkie, społeczne niedomaganie pozostaje Bóg i oferta miłości, jaką ukazał przez Ewangelię. Dopowiedzeniem tych słów niech będą słowa wiersza. Szczęśliwi, którzy już kochali, mają wspomnienia, do których mogą niby do źródła powracać codziennie, aby na nowo odzyskiwać uśmiech. Szczęśliwi, którzy dziś kochają, mają nadzieję, że właśnie ich śladem powędruje szczęście. Szczęśliwi, którzy dzień jutrzejszy wypełnią miłością. To właśnie oni w największym bezsensie będą żyli z sensem. Amen.